Szliśmy po miękko szeleszczącym zaroślu, aż wprowadził nas przez odarte sienie do sali niezmiernie długiej, sklepionej mistrzowsko i tak potężnie, że sklepienie żadnego nie potrzebuje filaru. Po chwili poznałam, że jestem w błędzie. Znajdowaliśmy się nie w sali, ale w korytarzu klasztornym. Takich korytarzów jest cztery. Tak o gdańskim klasztorze franciszkanów pisała Jadwiga Łuszczewska podczas swojej wizyty u Rudolfa Freitaga w 1858 roku. Późnogotycki gmach, pozbawiony swej pierwotnej funkcji ponad cztery wieki temu, pełnił funkcję gimnazjum akademickiego, biblioteki Rady Miasta, a nawet lazaretu i magazynów. W 1872 roku po gruntownym remoncie stał się siedzibą pierwszego w Gdańsku muzeum i tę funkcję pełni do dzisiaj. Właśnie jest przygotowywana nowa wystawa stała w oddziale sztuki dawnej. Na ekspozycję wybrano ponad 300 dzieł z różnych dziedzin sztuki i rzemiosła artystycznego. Są to bezcenne dzieła średniowieczne, fundowane do wnętrz sakralnych przez duchowieństwo, zakon krzyżacki i miejskie cechy i bractwa oraz dzieła sztuki nowożytnej powstałe na zamówienie patrycjatu, rządzącej miastem najbogatszej warstwy społecznej. Sformułowanie tematu wystawy to dopiero początek. Teraz jest czas na wspólne ustalenie planu pracy. Od inwentaryzatorów po konserwatorki, które muszą przygotować dzieła, po dział techniczny, który już analizuje plany budowy wystawy oraz dział promocji i dział wydawnictw, który zadba o materiały promocyjne. Natomiast dział edukacji planuje swoje lekcje i warsztaty. Tym razem pracujemy nad powstaniem wystawy w bezprecedensowym czasie pandemii. Takie spotkania są rzadkością. Najczęściej omawiamy wszystkie zagadnienia online. Jesteśmy w magazynie obrazów. Martwa natura z wiewiórką Andreasa Stecha to wyjątkowy obraz. Ten obraz jest typową martwą naturą, jaką kiedyś można było zawiesić sobie w jadalni. Przedstawia suto zastawiony stół. Obraz ma także znaczenie symboliczne. Tytułowa wiewiórka odnosi się do postawy większości ludzi, do pogoni za ziemskimi przyjemnościami, za ziemskimi uciechami, co, jak uważano, odwraca uwagę od tego, co w życiu jest najważniejsze, czyli od aspektu duchowego. Wielu moralistów uważało, że to fakt postrzegania świata przez zmysły sprawia, że ludzie są grzeszni i łatwo im przychodzi popełnianie występków. Obraz Antona Müllera, Scena w gospodzie, w dosadny sposób przedstawia alegorię pięciu zmysłów reprezentowanych przez biesiadników – wzroku, smaku, węchu, słuchu i dotyku. Symbolikę grzechów dopełniają pieniądze ukazane na środku stołu, za wszystko bowiem trzeba będzie zapłacić. Portrety były odzwierciedleniem norm i podziałów obowiązujących w gdańskim społeczeństwie. Wizerunek Christopha von Zuchtena jest najwcześniejszym zachowanym autonomicznym portretem gdańszczanina malowanym w typie renesansowych wizerunków uczonych. Żeby dzieło mogło bezpiecznie znaleźć się w miejscu przeznaczonym na wystawie, musi być skontrolowane w dziale głównego inwentaryzatora. To tutaj znajdują się spisy wszystkich obiektów z naszych zbiorów, w których musi być zarejestrowany każdy moment historii tego obiektu. Każda zmiana miejsca, wszystkie podróże, wypożyczenia i interwencje konserwatorskie. Jesteśmy w pracowni konserwacji. Tutaj dzieło sztuki jest badane i stawiana jest diagnoza. To medyczne skojarzenie jest jak najbardziej właściwe. Dzięki pracy konserwatorek wiele dzieł sztuki otrzymało nowe życie lub wręcz je odzyskało. Najstarszą rzeźbą średniowieczną w zbiorach muzeum jest pochodząca najpewniej z Nadrenii Madonna z przełomu XII i XIII wieku. Rzeźba pierwotnie ukazywała tronującą Madonnę z Dzieciątkiem i była pierwotnie polichromowana. Jest to jedyny znany obecnie przykład rzeźby drewnianej pochodzącej z terenu Prus jeszcze z czasów przed pojawieniem się tutaj zakonu krzyżackiego. Historia tej rzeźby nadal pozostaje dla nas tajemnicą, choć wiąże się ją z klasztorem cystersów w Gdańsku Oliwie. Pracownia digitalizacyjna to kolejny etap podróży wszystkich obiektów do sali ekspozycyjnej. Zdjęcia trafią do dokumentacji gromadzonej w dziale głównego inwentaryzatora. Przede wszystkim jednak zostaną wykorzystane w materiałach edukacyjnych, w publikacjach przygotowywanych z okazji wystawy i w promocji otwarcia nowej wystawy głównej.
Pracujący tu na najnowocześniejszym sprzęcie fotograficy mają ogromne doświadczenie i są w stanie wykonać dokumentację fotograficzną najbardziej skomplikowanego obiektu. Do takich należą przestrzenne dzieła rzemiosła artystycznego. Najbardziej typowym i rozpowszechnionym wyrobem gdańskich złotników w XVII wieku były srebrne kufle. Ich dekoracja zwykle wiązała się z okazją, dla której je zamówiono, tak jak na prezentowanym obiekcie wykonanym z okazji zaślubin przez znakomitego gdańskiego złotnika Johanna Gottfrieda Holla. Motyw pszczół sugerował, że kobieta nie musi wyróżniać się urodą, lecz powinna być pracowita i posłuszna mężowi, jak pszczoły swej królowej. Ten wyjątkowy przedmiot o kształcie drapieżnego ptaka to puchar, który jest jedynym zachowanym świeckim wyrobem złotniczym wyprodukowanym w średniowiecznym Gdańsku. Puchar był świadkiem hucznych biesiad urządzanych w gospodzie cechowej gdańskich żeglarzy morskich, szczególnie przy okazji przyjmowania nowych członków, pełnił bowiem funkcję wilkomu, czyli pucharu powitalnego. Modele mebli to wyjątkowe świadectwo dawnej kultury mieszczańskiej, zachowują bowiem w pełni swoją funkcjonalność. Obiekty te produkowano, by zaprezentować szeroką gamę wyrobów danego warsztatu stolarskiego, a także by ułatwiać omówienie formy zamawianych sprzętów i ich dekoracji. Były też używane jako kasetki na cenne drobiazgi, a także pełniły funkcję zabawek. Ze względu na rygory konserwatorskie na wystawie stałej nie znajdą się bezcenne tkaniny ani dzieła sztuki, które powstały na podłożu papierowym. Na co dzień przechowywane są w magazynach, gdzie mają zapewnione odpowiednie warunki i bezpieczeństwo. Kolekcja rysunku i grafiki naszego muzeum zawiera dzieła wielkich mistrzów europejskich. Albrechta Dürera, Hansa Holbeina, Lukasa Cranacha, Giovanniego Battisty Tiepola, Guercina, Rembrandta, by wymienić zaledwie kilku najbardziej znanych. Znajdują się tu również dzieła znakomitych artystów gdańskich: Antona Möllera, Bartolomeusa Rutharda, zespół prac Willema Hondiusa, Jeremiasa Falka i Daniela Chodowieckiego. Kolorowany miedzioryt autorstwa Willema Hondiusa. Przedstawia on bramę triumfalną, która została wzniesiona w Gdańsku z okazji przyjazdu do miasta drugiej małżonki Władysława IV, Ludwiki Marii Gonzagi. Była to jedna z trzech bram wykonanych z drewna lipowego, wzniesionych na ulicy Długiej, i trzy miedzioryty Willema Hondiusa są jedynym śladem po tych bardzo bogato dekorowanych budowlach efemerycznych. Ciekawym obiektem z punktu widzenia takiego naszego lokalnego jest widok Gdańska z trzema słońcami, prezentujący bardzo rzadkie zjawisko pogodowe polegające na tym, że po obu stronach słońca pojawiają się jego dwa odbicia, przez co mamy wrażenie, że widzimy trzy słońca. To jest tak zwany podwójny parhelion. Rangę tego niezwykłego wydarzenia podkreśla obecność uczonych, wyobrażonych tu po prawej stronie, którzy żywo gestykulują, wskazują na niebo. Ale co jest również ciekawe, to to, że artysta w bardzo wierny sposób oddał panoramę miasta, jak również stroje mieszczak obserwujących niebo po stronie przeciwległej. Witamy w magazynie tkanin. Szata mszalna jest zabytkiem z ekscytującą historią. Haft tyłu ornatu to prawdziwe arcydzieło plastyczne i symboliczne. Obraz ukrzyżowanego Chrystusa i świętej Marii Magdaleny pod krzyżem zachwyca wyrafinowanym zestawieniem czystych kolorów na lnianym, granatowym tle. Kim był i skąd pochodził twórca tego kunsztownego haftu? Na to pytanie sam ornat udzielił odpowiedzi. Ornat o numerze 260 w zasadzie byłby normalnym ornatem jak każdy inny, ale ten nie jest. Ponieważ w momencie, kiedy robiono konserwację, okazało się, że pod tą kolumną zostały ułożone fragmenty różnych manuskryptów z XV wieku. Dzięki tym manuskryptom wiemy, że siostry dbały o oczy, bo była tam zielarska recepta na zmęczone oczy. Był tam list prywatny, który mówił o przyszłym regencie szwedzkim i był datowany 1482. Był rachunek za ryby, w którym wyraźnie jest określone miejsce, gdzie został wystawiony. Gdańsk, Danzig, czyli jesteśmy w Gdańsku.
dziś spotykamy się z Państwem wirtualnie, ale oczywiście wszyscy już marzymy o tym, żeby spotkać się w normalnej, rzeczywistej przestrzeni naszego muzeum. Serdecznie zapraszamy i mam wielką nadzieję, że nasza nowa wystawa stała będzie dla Państwa frajdą, przeżyciem, czymś naprawdę ważnym. Zapraszamy.